Co robią kamyki w żołądkach gustów? I co to takiego są światła lądowania u orzełków? Tego i wiele więcej dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Witajcie! Dzisiaj zaczniemy kolejną kategorię, czyli gatunki krytycznie zagrożone. Jak je spotkacie, możecie mieć pewność, że spotkało was coś wyjątkowego. Dzisiaj opracujemy gusta zwyczajnego, świstuna zwyczajnego oraz orzełka włochatego. Zaczynajmy! Głuszec zwyczajny. Kiedyś występował bardzo licznie na terenie Polski. Dzisiaj jego liczba maksymalnie sięga 750 osobników, a niektóre źródła mówią tylko o 500. Głównym zagrożeniem dla tego gatunku są zmiany w środowisku, takie jak wycinanie starodrzewi, wprowadzanie monokultur leśnych, a także wzrost liczebności naturalnych wrogów oraz niepokojenie przez ludzi i kłusownictwo. Polowania także odcisnęły znaczące piętno na tym ptaku. Niepokojące jest to, że liczba ptaków ciągle spada. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Możemy go spotkać na terenach m.in. Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej, Puszczy Augustowskiej, Sudetach oraz kilku innych miejscach. Zamieszkuje najczęściej stare bory. Bardzo ważnym elementem w lasach zapewniającym im schronienie są liczne kępy jagodzin i ziół. Wyglądu nie będę omawiał, ponieważ świetnie widzicie ptaka na zdjęciach. Jednak, co ciekawe, zimą wokół palców wyrastają im drobne piórka, które umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po śniegu. W dzień ptaki żerują, zdobywają sobie pokarm. Jedzą nasiona ziół, trawy, liście, jagody, żurawinę. A gdy robi się zimno i pokarmu jest coraz mniej, żywią się igłami sosny, jodły i świerka. Natomiast swoje potomstwo karmią mrówkami i drobnymi kamyczkami, które ułatwiają trawienie. A w żołądku dorosłego osobnika można znaleźć do 2800 małych kamyczków. Gdy przychodzi noc, ptaki wzlatują na drzewa i tam śpią. Teraz bardzo ciekawa sprawa. Pieśń gusta, która się składa z następujących po sobie fraz. Najpierw są trele, trelowanie, potem klapanie, przypominające trochę odgłosy kastanietów. Po nim korkowanie, zupełnie jakby ktoś odkorkował butelkę. I na koniec szlifowanie. Przypomina to trochę dźwięk ostrzenia noża osełką. Nie wiadomo dlaczego w tym momencie ptak tak jakby odcinał się od rzeczywistości. Przestaje reagować na to, co wokół niego się dzieje. Po prostu głuchnie. I stąd też jego nazwa. Ciekawe jest, że w miejscach, gdzie występuje razem z cietrzewiem, dochodzi do krzyżowania gatunków, wskutek czego rodzą się bezpłodne skrzekoty. Matką najczęściej jest samica gusta, a ojcem samiec cietrzewia. Świstun zwyczajny. Jest rzadkim gatunkiem lęgowym, ponieważ jego liczebność w Polsce wynosi tylko do 10 par. Ptak jest mniejszy od kaczki i krzyżówki, ale mimo swoich rozmiarów jest demonem prędkości. Występuje na siedliskach podmokłych. Możemy go spotkać nad jeziorami i mokradłami, a w czasie migracji spotykany jest na przybrzeżnych wodach morskich i terenach zalewowych. Żywi się liśćmi, nasionami, bulwami i łodygami. Zdobywa je na lądzie. Rzadko kiedy szuka pożywienia w wodzie. Miłość świstunów jest wyjątkowa, ponieważ łączy je silniejsza więź niż innych kaczek. W czasie toków samiec pływa wokoło samicy z nastroszonymi piórami głowy i długimi piórami na grzbiecie. Często przy tym zadziera głowę. Wydaje dźwięczny świst, a stąd też jego nazwa. Gniazdo znajduje się w zagłębieniu ziemi. Samica składa przeważnie do 10 jaj. Jednak ta liczba może sięgnąć nawet 12. Po 24 dniach wykluwają się pisklęta, które po 6 tygodniach są już zdolne do lotu. Powodem stopniowego wymierania tego gatunku jest silna penetracja krajowych jezior przez wędkarzy i turystów oraz eksploatacja przemysłowa torfowisk. Poważnym problemem jest także osuszanie terenów podmokłych oraz zarastanie małych oczek wodnych, które są zasobne w bazę pokarmową tych kaczek. Orzełek włochaty. Na krawędziach jego skrzydeł oraz większości orzełków występują białe plamy. To one właśnie są nazywane światłami lądowania, o czym mowa na początku filmiku. Orzełek włochaty jest mniejszy od myszołowa. Rzadko zalatuje do Polski i jest nielicznym gatunkiem lęgowym. Największe prawdopodobieństwo spotkania tego drapieżnika jest na terenie Puszczy Białowieskiej, na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach oraz na bagnach biebrzańskich. Preferuje obszary otwarte, stepy i półpustynie. Przebywa także w lasach liściastych i mieszanych. Wzbija się na wysokość maksymalnie 3000 metrów nad poziomem morza.
Dużo, prawda? Orzełek jako drapieżnik żywi się ptakami, ssakami, owadami i gadami. Orzełki włochate wykonują ciekawy lot godowy o bardzo gwałtownych wzlotach. Bronią one swojej przestrzeni gniazdowania przed innymi ptakami drapieżnymi. Podczas okresu lęgowego ptaki przybywają w parach, ale po nim są samotnikami. Drapieżniki swoje gniazdo budują zazwyczaj na wysokim drzewie. Niekiedy budowane są także na półkach skalnych. W maju samica znosi dwa białe jaja, które są lekko nakrapiane. Wysiadywane są przez obojga rodziców, ale po wykluciu pisklętami zajmuje się głównie samica. Pomoc ze strony samca jest znikoma. Zajmuje on się głównie zdobywaniem i przynoszeniem pokarmu do gniazda. I to już jest tyle, co dla Was przygotowaliśmy. Ale spokojnie, jeszcze wiele przed nami. Tak Wam zdradzę, że w kolejnym odcinku pojawi się najszybsze stworzenie na świecie, które występuje w Polsce, lecz jest na skraju zagłady. Więc koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby Cię nic nie ominęło, tym bardziej, że już niedługo rusza nowa seria z ciekawostkami przyrodniczymi, po których złapiecie się za głowę. A tymczasem dziękuję, że jesteście z nami i życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!